Cześć, z tej strony Krzysiek, witam Was na łamach kanału Poprawnie, na którym na luzie rozmawiamy sobie o prawie, a dzisiaj po raz drugi odpowiadam na Wasze pytania. Zapraszam Was na drugą część pogadanki związanej ze studiami prawniczymi. Kolejne pytanie jest o najlepszy przedmiot w mojej opinii. Mnie najbardziej zafascynował, zapałałem wręcz miłością do tego przedmiotu, to prawo karne materialne. Przedmiot, który jest na drugim roku, trwa przez cały rok. Ale inni wybierają inne gałęzie, na przykład prawo cywilne, prawo Unii Europejskiej czy prawo autorskie. Bardzo ciekawe. Z pewnością każdy jest przez te 5 lat w stanie znaleźć coś, co lubi. Może nie lubić tych studiów absolutnie, ale na pewno jest co najmniej jeden przedmiot, który tę osobę zafascynował, który się tej osobie podobał. Kolejne pytanie z kolei jest o najtrudniejszy w mojej ocenie przedmiot. Ludzie mówią, że najtrudniejsze jest postępowanie administracyjne, postępowanie karne, ale mnie najwięcej trudności sprawiło prawo zabezpieczenia społecznego. To jest taki półroczny, niezwiastujący nic złego przedmiot, na którym uczycie się o zasiłkach, o świadczeniach rentowych, emerytalnych, o ubezpieczeniach. Tego było tak dużo i to się powtarzało w zmienionych jakichś tam formach, wszystko to się mieszało, że po prostu to był dla mnie jakiś koszmar i przyznam się, że ten przedmiot chyba zdawałem w sumie 3 razy, licząc ćwiczenia. Na szczęście nie powtarzałem egzaminu, ale spokojnie tej materii uczyłem się 3 razy. Zadawaliście również mnóstwo pytań o praktyki w trakcie studiów, czy są obowiązkowe, czy są płatne, czy łatwo je załatwić. Praktyki są obowiązkowe. Są wpisane jakby w regulamin zaliczenia Waszego toku studiów. To jest około 3 czy tam 4 tygodnie obowiązkowych praktyk. Można je zrobić za pośrednictwem uczelni, jeżeli uczelnia ma podpisane umowy z prokuraturą, z sądem, na przykład z jakimiś kancelariami prywatnymi. Podpisujecie umowę o praktyki, udajecie się tam, czy to w wakacje, czy w trakcie studiów, dostosowujecie swój plan zajęć i tam Was uczą, jak postępować z różnymi sprawami, które do Was trafiają. Czasami niestety obsługujecie ksero, ale to jest bardzo rzadkie, to jest zupełna skrajność. Zazwyczaj ludzie są zadowoleni ze swoich praktyk i z tego, co tam robią, otrzymują jakieś ciekawe zlecenia, w których mogą się wykazać. Poza tym, że praktyki to obowiązek wpisany w regulamin studiów, ja uważam, że jest to obowiązek każdego, kto chce po tych studiach być zawodowym prawnikiem. I to nie tylko w minimalnym wymiarze. Powszechną praktyką jest praca w kancelariach. Niektórzy zatrudniają się w nich już na pierwszym roku. Ja akurat na swoje pierwsze praktyki wybrałem się w wakacje po drugim roku. Zamieniło się to w pracę. Wróciłem również do tej samej kancelarii po trzecim roku w wakacje. Natomiast od trzeciego roku prawie bez przerwy pracuję w kancelarii prawniczej. Aby się zatrudnić, nie trzeba mieć żadnych znajomości. Oczywiście one pomagają, ale przede wszystkim liczy się Wasza determinacja, Wasze zaangażowanie, zaprezentowanie siebie, wysłanie dobrze zrobionego CV na adres mailowy jakiejś kancelarii, przyjście na rozmowę kwalifikacyjną, pokazanie, że wiecie, czego chcecie, a następnie sumienne przepracowanie jakiegoś okresu próbnego i po prostu danie z siebie wszystkiego już w tej pracy. Kolejne pytanie dotyczy kół oraz stowarzyszeń. Czy warto się w nie angażować? Takie koła i stowarzyszenia istnieją w zasadzie na każdym wydziale prawniczym w Polsce. Działalność kół naukowych to przede wszystkim spotkania osób zainteresowanych jakimś tematem, czy to prawem karnym, prawem mediów społecznościowych, prawem elektronicznym, prawem w internecie. Każdy z pewnością jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Członkowie kół spotykają się zazwyczaj regularnie, prowadzą wykłady, również otwarte, nie tylko dla jakiejś zamkniętej społeczności, jeżdżą na konferencje, organizują konferencje, wydają niekiedy publikacje. Jest to przede wszystkim wartość dodana w postaci nauki. Uczenie kogoś, wykładanie jakiegoś przedmiotu jest najlepszym sposobem nauki, ale również ma to taką wartość, powiedzmy, materialną w postaci punktów. Zbieramy punkty przez cały rok, przez całe studia. Na koniec roku te punkty się sumują za publikacje, udział w kołach naukowych, w konferencjach i za nie możecie otrzymać stypendium naukowe rektora Waszego uniwersytetu. Kolejne pytanie. Specjalizacje. Czy są? Jeżeli tak, to jakie? Nie ma jako takich specjalizacji, które ukierunkowują Was w którąś stronę i są dla Was wiążące w Waszej późniejszej karierze. Mamy tak zwane bloki, przynajmniej na Uniwersytecie Wrocławskim. Blok karny, administracyjny, cywilny, publiczno-prawny. Wyboru bloków dokonujemy, zdaje się, na trzecim roku, mniej więcej w połowie studiów. Ja akurat wybrałem blok karny
i realizujecie w ramach tego bloku różne przedmioty, na przykład kryminalistyka, kryminologia, prawo karne wykonawcze, czyli dotyczące wykonywania kary. Na innych blokach realizowano prawo bankowe, prawo rynków finansowych, prawo ochrony konkurencji. Tu również każdy znajdzie coś dla siebie. Jednakże po zakończeniu studiów ma to bardzo małe znaczenie. Nikt nie pyta, na jakim byliście bloku, na jakiej tak zwanej specjalizacji, jakie przedmioty zdawaliście. Wszyscy patrzą przede wszystkim na to, jakimi jesteście pracownikami. To jest kolejna odpowiedź na kolejne pytanie. W zasadzie, czy oceny aż tak bardzo się liczą? Oceny liczą się przede wszystkim dlatego, że dostajecie za nie na przykład stypendium. Niektóre kancelarie również zwracają na to uwagę, ale zdaje się, że wszyscy prawnicy już zawodowi z jakimś tam stażem wiedzą, że oceny nie świadczą zawsze o praktycznych umiejętnościach ich pracownika. Dlatego jeżeli ktoś ma średnią 5.0, czasami może się okazać, że w praktyce okaże się, no, mówiąc kolokwialnie, niewypałem. Natomiast ktoś, kto przeszedł ze średnią 3-3,5, później odnajduje się świetnie w tym prawniczym żywiole w praktyce. Kolejne pytanie bardzo mi się podoba. Brzmi następująco. Czy na prawie są same sztywniaki? Powiem Wam, że na prawie są sztywniaki. Na medycynie również są sztywniaki i zapewne na politechnice też znajdziemy kilku sztywniaków. Wszędzie są. Wszystko zależy od tego, w jakie środowisko już na tych studiach wejdziecie. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy myślą, że studiowanie prawa jest powodem do chwalenia się, że to jest jakiś prestiż. To jest oczywiście nieprawda, ale również znajdziecie mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy nie oceniają nikogo przez pryzmat tego, co studiuje. Możecie naprawdę świetnie się z nimi bawić w trakcie różnych imprez, spotkań towarzyskich, nie rozmawiać o kwestiach prawniczych, po prostu to są również normalni ludzie. Kolejne pytanie, jacy są wykładowcy, starzy czy młodzi? Generalnie, żeby być wykładowcą, zdaje się, że takie są przyjęte zasady, trzeba mieć minimum stopień doktora, więc to już są ludzie minimum po 30, ale generalnie u mnie na Uniwersytecie Wrocławskim większość wykładowców oscylowała w okolicach 50 lat, ale to jest oczywiście żaden wyznacznik, to są normalni, wspaniali, zazwyczaj ludzie, którzy naprawdę są bardzo otwarci, bardzo przystępni. To nie są żadni ludzie z kosmosu, po których nie wiadomo czego można się spodziewać. Natomiast ćwiczeniowcami, osoby, które prowadzą ćwiczenia, zazwyczaj zostają doktoranci. To są ludzie młodzi, świeżo po studiach. Niestety są trochę wykorzystywani przez uniwersytety jako tania siła robocza, ponieważ nie otrzymują za to, co robią, wynagrodzenia. Jest to ich obowiązkowe zajęcie w trakcie tak zwanych studiów doktoranckich. To są wspaniali ludzie, zazwyczaj bardzo oddani temu, co robią, bardzo pomocni, bardzo się przykładają do tego i spędzają mnóstwo czasu na takiej bezinteresownej pomocy, na wsparciu studentów. Oczywiście zdarzają się wykładowcy nieuczciwi, bardzo złośliwi, nawet niekiedy zadufani w sobie. Raczej nie będę tutaj o nich mówił, jeżeli kiedyś się spotkamy, to powiem Wam, na kogo trzeba uważać. Kolejne pytanie, czy da się studiować dwa kierunki? Da się, jednakże nie znam nikogo, kto ten drugi kierunek oprócz prawa by skończył. Wiele osób podejmowało się studiowania na przykład różnych filologii, finansów, rachunkowości, ale raczej nikomu nie udało się pogodzić tych dwóch rzeczy razem. Uważam, że jest to wykonalne, jednakże bardzo, bardzo trudne. Czy można zacząć aplikację w trakcie studiów? Nie. Aby zacząć aplikację, czyli etap poprzedzający bycie adwokatem na przykład lub radcą prawnym, musicie ukończyć studia. Kończycie studia, bronicie swoją pracę magisterską, otrzymujecie tytuł magistra prawa i możecie przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację. To zazwyczaj są testy, zdajecie test na określonym poziomie i rozpoczyna się Wasza zazwyczaj 3-letnia aplikacja. Z tych głównych aplikacji mamy aplikację notarialną, adwokacką, radcowską, komorniczą. Możemy również uczyć się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w której odbywamy aplikację prokuratorską i sędziowską. Na koniec każdej z tych aplikacji przystępujemy do dosyć trudnego, z tego co słyszałem, egzaminu zawodowego. Jeżeli go zdamy, otrzymujemy po wpisie na listę tytuł zawodowy adwokata, notariusza, radcy prawnego. Te aplikacje, tak zwane korporacyjne, adwokacka, radcowska przede wszystkim, są aplikacjami płatnymi.
przez 3 lata jesteście wpisani na listę aplikantów w jakimś okręgowym samorządzie zawodowym, na przykład adwokackim, i musicie wnosić do tego samorządu co miesiąc określoną opłatę. Z tego co wiem, bo te opłaty są zmienne w zależności od rejonu kraju, wynoszą około 500 zł co miesiąc przez 3 lata. Czy po studiach można poprowadzić sprawę sądową? Tak, jeżeli zostaniecie aplikantami, jeżeli zostaniecie wpisani na listę aplikantów. Wtedy otrzymujecie prawo do reprezentowania jakiegoś klienta za uprzednim upoważnieniem, na przykład adwokata. Czy na studiach prawniczych ma się życie towarzyskie? Oczywiście, jak najbardziej można mieć. Można również z niego zrezygnować, cały czas siedzieć w książkach, i powiem Wam, że bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę. Niektórzy nieefektywnie się uczą, uczą się zbyt długo i przez to rezygnują z kontaktu ze światem, i to się bardzo źle odbija na nich, na ich psychice. Na pierwszym roku jest dużo więcej czasu niż w liceum. Uczyłem się na pierwszym roku dużo mniej niż na przykład do matury. Później tego czasu już dużo mniej, ale żeby Wam to jakoś zobrazować. Ja poza studiami zajmuję się również grą w zespole muzycznym i co sobotę w tym sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, powiedzmy, jeżdżę gdzieś po Polsce i gram koncerty eventowe. Natomiast oprócz tego jakieś wydarzenia sportowe, towarzyskie, jak najbardziej. W zasadzie w każdy weekend, poza sesją oczywiście, można coś robić. Można wychodzić wieczorami ze znajomymi. We wszystkim trzeba znaleźć złoty środek. Także po co dałem ten przykład? Jeżeli macie jakieś pasje, nie rezygnujcie z nich. Jeżeli tańczycie, chodzicie na siłownię, też w tym przypadku raczej na crossfit, jeździcie konno, gracie w golfa, nie zrezygnujecie z tego, musicie się tego trzymać, musicie mieć coś poza studiami. I kolejne pytanie w zasadzie się wiąże z poprzednim. Jak znajdujesz czas na inne zainteresowania? Jest bardzo dobre powiedzenie. Im mniej czasu, tym więcej czasu. Im mniej czasu na przykład telefon, Facebooka, YouTube'a, to wtedy więcej czasu macie na rzeczy pożyteczne. Dobrze, źle to brzmi na tym kanale, ale wtedy więcej czasu macie na jakieś zajęcia sportowe, na spotkania ze znajomymi, czy na kultywowanie po prostu swoich pasji. Co innego niż aplikacje można robić po studiach? Niektórzy faktycznie nie chcą po studiach robić aplikacji. Często zostają na uczelni, czyli biorą udział w tak zwanej szkole doktorskiej, aby zostać w przyszłości doktorami prawa. Inni zatrudniają się w jakichś korporacjach, prywatnych firmach, jako po prostu eksperci od prawa. Oni nie reprezentują później klienta w sądzie, ale zajmują się jakimś określonym działem w jakiejś firmie. I powiem Wam szczerze, że większość tych osób bardzo to sobie chwali, przede wszystkim pod kątem finansowym. Jak po studiach znaleźć pracę, aplikację? No właśnie, najlepiej nie po studiach, ale już w trakcie studiów. To, o czym mówiłem, Waszym obowiązkiem w trakcie studiów prawniczych są najpierw praktyki, a następnie praca w jakiejś kancelarii. Zdobywanie tak zwanych punktów zaczepienia to jest zupełnie normalna rzecz. Musicie się gdzieś pokazać, zaprezentować z dobrej strony. Dzięki temu po studiach, po pracy, w trakcie studiów w jakiejś kancelarii, możliwe, że ktoś będzie chciał przedłużyć z Wami umowę i może na jakichś całkiem fajnych warunkach. I ostatnie, bardzo zasadne pytanie, czy każdy powinien edukować się z prawa na własną rękę? Moi drodzy, ten kanał jest właśnie owocem idei tego, że każdy powinien edukować się z prawa na własną rękę. Każdy z Was. Co prawda, jeżeli wpadniecie w jakieś kłopoty z prawem, to taka powszechna wiedza, którą na przykład tutaj możecie zdobyć, raczej nie uratuje Was. Nie sprawi, że wygracie jakieś sprawy sądowe. Będziecie musieli zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika. Ale podstawowa wiedza prawnicza ustrzeże Was przed kłopotami, sprawi, że po prostu w nie wpadniecie. Dzięki temu będziecie ostrożni. Może będziecie wiedzieli, co wolno, czego nie wolno. W dużo łatwiejszy sposób będziecie poruszali się w tym świecie otaczających nas przepisów, nakazów, zakazów. Dużo lepiej będziecie to wszystko rozumieli. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się zachęcić niezdecydowanych do studiowania prawa, zmotywować trochę maturzystów. Dajcie znać pod tym filmikiem, czy chcielibyście usłyszeć moje porady na temat konkretnych matur. Zdaję sobie sprawę, że coś takiego może być wartościowe. Jak uczyć się na przykład do rozszerzonej historii, jak uczyć się do rozszerzonego WOS-u. Takie protipy dla Was maturzystów. Zaglądajcie na mojego Instagrama, tam jesteśmy w stałym kontakcie ze sobą, tam informuję Was o nowinkach prawniczych. Komentujcie pod tym filmikiem, co sądzicie na jego temat, co chcielibyście jeszcze usłyszeć na łamach kanału Poprawnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.